Ciągnik wpadł do rzeki. Ponad 3 promila alkoholu miał w organizmie kierowca, który prowadząc traktor przejeżdżał przez most, stracił panowanie nad kierownicą, przełamał bariery i wpadł do kłodnicy. Na szczęście znalazł się bohaterski świadek, który sporo ryzykując, rzucił się na pomoc i uratował traktorzyście życie. Do takich zdarzeń dochodzi bardzo rzadko w gminie Rudziniec, stąd wieść o tym rozeszła się błyskawicznie. Nawet gliwiccy policjanci mówią o tej sprawie jako nieprawdopodobnej. Doszło do nietypowego zdarzenia. Otóż ciągnik rolniczy ciągnący taką przyczepę do przewozu bali drewna w pewnym momencie zjechał z jezdni, przebił bariery i wpadł do rzeki. Kabina ciągnika znalazła się pod wodą wraz z kierowcą. Mężczyzna nie mógł sam się z niej wydostać. Sytuacja stała się więc dramatyczna. Tutaj na szczęście w pobliżu przejeżdżał 50-letni mieszkaniec Rudna, który natychmiast zareagował i jak się okazuje ten ratunek przyszedł w samą porę. 50-letni świadek zszedł po wiszącej z mostu przyczepie do wody, otworzył kabinę i pomógł wydostać się traktorzyście. Okazało się, że 37-letni mężczyzna, pracownik jednej z firm wykonujących pracę na terenie lasów, był kompletnie pijany. W jego organizmie krążyło ponad 3 promile. Na miejsce przybyły służby ratunkowe, które nie stwierdziły obrażeń u kierowcy, prócz wyziębienia. Następnie rozpoczęła się akcja wyciągania pojazdu z rzeki. Wezwano na miejsce specjalistyczny dźwig, który przez dłuższy czas wyciągał traktor razem z tą przyczepą z wody. W tym czasie oczywiście ten odcinek ulicy Gliwickiej w Rudzińcu był nieprzejezdny. Traktorzysta po przebadaniu został zwolniony do domu, jednak na dniach musi się stawić w komendzie policji i wyjaśnić całe zdarzenie. A bohater? Funkcjonariusze z Gliwic zamierzają uhonorować 50-latka za jego odwagę i determinację.